Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich. Ewangelia według Mateusza, 18 rozdział, 20 werset. Czym jest obojętność wobec Chrystusa, szeroko eksponowana w dzisiejszych czasach? Obojętność wobec Chrystusa. Osoby z całego serca oddane Chrystusowi pragną przebywać w Jego towarzystwie. Instynktownie kierują się tam, gdzie wiadomo, gdzie On jest. Czy jest to możliwe? Tak. Gdzie dwaj albo trzej zebrani są razem do mojego imienia. Tak mówi Ewangelia według Mateusza. Pan Jezus w dwóch miejscach Ewangelii Mateusza obiecał obecność w dzisiejszych czasach. I powiedział, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A po drugie, właśnie w Mateusza 18, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mego, tam jestem pośród nich. Więc w ten sposób wypełnia się ta obecność Pana Jezusa. Osobista obecność Pana Jezusa jest możliwa właśnie wtedy, gdy dwóch lub trzech zgromadzonych jest do Jego imienia. Nie do swojego imienia, nie do imienia jakiejś innej osoby, ale do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o to też, żeby mieli to napisane na ścianie. Tak, gdzie dwaj albo trzej są zebrani razem do mojego imienia. Nikt, kto jest prawdziwie świadomy wielkości i wspaniałości Jego osoby oraz błogosławieństwa komunii z Nim, nie byłby tam chętnie nieobecny. Zaniedbany stół pański i spotkania modlitewne mówią głośno o laodycejskim stanie serca. Dawniej trwali w nauce i łamaniu chleba. Trwali w nauce apostolskiej, i w społeczności, i w łamaniu chleba. I w modlitwach. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 42 werset. To tragedia, że teraz jest taki brak wytrwałości. Skoro Pan mówi do Ojca, pośród zgromadzenia śpiewać Ci będę, Hebrajczyków, drugi rozdział, 12 werset, to czy możemy przypuszczać, że On nie zauważa, czy jesteśmy tam serdecznie, rzeczywiście, osobiście obecni, czy nie, aby przyłączyć się do pieśni, którą On prowadzi? W nadchodzącym spotkaniu z Panem przed sądem Chrystusa, jak komunikuje nam drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset, Pan ujawni nasze samowole, złe nastawienia lub kłótnie z braćmi w Chrystusie, które przeważyły nad wszystkimi motywami miłosnej odpowiedzi na Jego życzenie, to czyńcie na moją pamiątkę. Jak mówi Łukasza, 22 rozdział, 19 werset. To czyńcie na moją pamiątkę. Głęboko upokarzająca jest myśl, że ci, którzy zakosztowali miłości Pańskiej, potrafią korzystać z tego, że nie muszą pracować w Dzień Pański, aby spędzać Jego poranne godziny w łóżku, a inni mogą usprawiedliwiać swoją nieobecność z powodu odwiedzin lub przyjmowania wizyt od przyjaciół. W ten sposób tracone są bezcenne możliwości zadowalania serca Pańskiego i okazywania przywiązania do Niego w miejscu Jego odrzucenia, jakim tym miejscem jest właśnie świat, w którym żyjemy. Jest to zwykła kpina powtarzać, przyjdź Panie Jezu, gdy zdradzamy naszą obojętność na Jego obecność tutaj, na ziemi, więc to nie chcesz widzieć się z Panem Jezusem, zgromadzając się z dwoma lub trzema do imienia Pana Jezusa, a powtarzasz frazes, przyjdź Panie Jezu, bez żartów, To jest obojętność wobec Chrystusa. Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Ewangelia według Mateusza 18:20. Nawet jeśli jesteś fizycznie, twoje ciało znajduje się w miejscu, gdzie są ludzie zgromadzeni, to nie jest od razu zgromadzenie do imienia Pana. Ty w nim nie uczestniczysz, gdy twoje serce nie przyjmuje szeroko każdego brata, każdej siostry tam znajdującej się.
bo oni nie są przyjęci przez Ciebie, ale przez Pana i nie Twój osąd na ich temat jest ważny, tylko osąd Pana. Jeśli znasz ich jako tych, którzy umiłowali Pana Jezusa i przyjście Jego, to Twoim grzechem jest, że nie potrafisz z nimi być w jednomyślności przy Panu Jezusie. I Twoją cielesnością i grzechem obrzydliwym jest, że nie potrafisz z całego serca i całą życzliwością każdego z nich szeroko przyjąć w Chrystusie, tylko się na nich dąsasz, a być może nawet nie pojawiasz się w miejscu, gdzie Pan Jezus obiecał, że będzie sam osobiście, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich.